15 ludzi i posiadał dwa karabiny maszynowe, RKM i Wickersa. Celowniczym Wickersa był kapral Marco Polo, celowniczym RKM-u kapral Jakub. W tym samym czasie na miejsce zbiórki maszerowały pozostałe 4 patrole. Po dokonaniu przeglądu patrolu i ustaleniu porządku marszu wyruszyliśmy. Do punktu koncentracji było daleko. Oddział partyzancki nie mógł poruszać się tak szybko. Przebycie tej drogi trwało około 6 godzin. Przed świtem byliśmy na miejscu i zajęliśmy kwatery w poszczególnych chałupach. Rano Nowa Wróblina opanowana była przez partyzantów. Po południu Ostoja podał cel akcji i zadania dla poszczególnych patroli. Mieliśmy zaatakować niemiecki pociąg wiozący z frontu żołnierzy. Akcja miała być przeprowadzona na odcinku Łuków-Dęblin w wybranym punkcie koło wsi Borowina. Po godzinie 18 oddział Kedywu w sile około 70 ludzi wyposażony był w 6 RKM-ów, karabiny i butelki zapalające, wyruszył marszem ubezpieczonym w kierunku Borowiny. 300 metrów przed celem porucznik Ostoja wysłał ludzi na ubezpieczenia boczne. Mieli zabezpieczyć akcję przed zaskoczeniem ze strony niemieckich patroli. Zadanie to powierzono 12-osobowemu patrolowi kaprala Skruta. Jedna grupa obsadziła tor od strony stacji Sarnów, druga od strony stacji Krzywda. Grupa minerska przystąpiła natychmiast do zakładania ładunków. O godzinie 20:25 w ciszę wieczoru wdał się stukot zbliżającego się pociągu. Powinna eksplodować już pierwsza mina, a tu nic. Lokomotywa jest już blisko mnie, kiedy następuje wybuch. Lokomotywa wśród rozbłysków iskier spaleniska wali się z nasypu w naszą stronę. Widać przewracający się tender i wagon pocztowy. Reszta wagonów zatrzymuje się. Następuje kilkunastosekundowa cisza, tak kontrastująca z poprzednim hukiem, że aż fascynująca. A więc tylko jedna mina eksplodowała i cały pociąg z wojskiem nienaruszony. Ciszę przerywa głos Ostoi. Ognia! Rozpoczynamy ogień. Niemcy jeszcze nie strzelają. Ponieważ miałem wtedy tylko broń krótką, z której nie mogłem strzelać ze względu na odległość, obserwowałem, co się dzieje na linii. Z ogólnej palby wyłowiłem 3 szybko strzelne serie z Wickersa, z którego strzelał Marco Polo. Wicker zamilkł. Teraz słyszałem tylko regularne serie z broni Stefana i Jakuba. Pociąg w dalszym ciągu milczał. Nasz obstrzał trwał już 3, a może 4 minuty, gdy od pierwszego skrzydła zaczął milknąć ogień broni ręcznej. Pada rozkaz o stoi z butelkami naprzód. W tym momencie chwytam butelkę zapalającą i powtarzając okrzykiem rozkaz, zaczynam biec. Na razie nie ma koło mnie nikogo, ale za moment słyszę tupot nóg kolegów. Nie patrzę już na boki, tylko przed siebie. Pociąg wciąż milczy. Byliśmy już blisko nasypu, gdy z pociągu i spod wagonów zaczęły błyskać serie szmajserów, a równocześnie w niebo wystrzeliły rakiety. Ktoś padł koło mnie, ale już jesteśmy w połowie wysokości nasypu. Prawie równocześnie z biegnącym koło mnie kapralem Benito rzucamy butelki. Robi się bardzo widno. Kątem oka widzę ogień wzniecony przez kolegów. Kapral Benito rzuca butelkę w jedno z okien. Moment zaskoczenia. Zaskoczenia Niemców wykorzystujemy do ostrzelania z bliska ukrytych pod wagonami żołnierzy. Jesteśmy oświetleni i nieokopani, podczas gdy Niemcy zdołali ochłonąć. Rozpoczęli gwałtowną strzelaninę z licznej broni maszynowej. Już w czasie samej akcji przy wagonach moje poprzednie spostrzeżenia potwierdziły się. Ostatnie wagony sięgały dalej niż nasza obstawa i nie zostały w ogóle zaatakowane. Stamtąd ogień jest najsilniejszy. Co robić? Osłania nas dzielnie jedynie flankowy ogień RKM-u Jakuba, Stefana i Marka Polo, którym nie jest lekko, bo na nich w dużej mierze zaczyna się skupiać ogień nieprzyjaciela. Tym bardziej, że nasyp i pole za nami są oświetlone. Zdobywać pociągu nie ma sensu. Jedynie Kobryniowi i Ostoi udało się opanować wagon pocztowy i zlikwidować wartowników. Nie czekając na przygaśnięcie ognia, zaczęliśmy wycofywać się w stronę pobliskich zarośli. Akcja ta zrelacjonowana została przez Przemysława Jaskurzyńskiego i opisana w sprawozdaniu Kedywu dnia 6 grudnia 1943 roku. Jest w nim podana także data wydarzenia, miało ono miejsce 18 listopada 1943 roku. Proszę teraz o odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez
pana burmistrza Janusza Króla, przez dowódcę garnizonu Garwolin, pana pułkownika Jerzego Kowalczyka, w asyście kombatantów, pana kapitana Henryka Nowosielskiego i pana porucznika Pawła Serżysko. Proszę teraz księdza kapelana, majora Marka Pietruszaka o poświęcenie ściany pamięci i kwatery wojennej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Módlmy się. Sprawując Eucharystię, polecaliśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, powstaniach i obozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny, za wolność naszą i waszą. Walczyli bowiem często także w obronie innych narodów. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas, żyjących, hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Jestem pod wrażeniem tej przepięknej uroczystości, którą rozpoczęliśmy po polsku, od Eucharystii. W imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego, generała dywizji Sławoja Leszka Głudzia, pragnę podziękować za zaproszenie, za tą lekcję miłości Boga i Ojczyzny. Za tą lekcję umiłowania wartości, dla których warto oddać życie. Chylę czoła przed panami żołnierzami, oficerami, tymi szczególnie 45, którzyście pozostali. Jestem pod wrażeniem tego meldunku. Uczcie się wy, młode pokolenia Polaków,
od swoich dziadków, który staje przed oficerem i melduje po latach czekania, po 57 latach. Patrz, bracie, w ludzkim rozumieniu powinni stracić nadzieję, a oni trwali, bo ich nadzieja w Bogu zakotwiczona była. Jestem pod wrażeniem tego sztandaru, którego trzymaliście wy, kombatanci i więźniowie polityczni. Musimy powiedzieć do końca, co to znaczy sztandar. Ucz się, młody Polaku, zanim stajesz pod jakim sztandarem, popatrz, co na nim jest napisane. A na tym sztandarze jest napisane: Bóg, honor, ojczyzna. Co dla ciebie znaczą te słowa? Patrz na tę ścianę, w którą wetknięte są krzyże. Kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż mój, krzyż swój, swoich obowiązków, swoich powinności wobec Boga, ojczyzny, rodziny, społeczności, w której żyje. Niech idzie za mną. Dziś na nas patrzą, dla nas ludzi wierzących, to jest oczywiste, ci wszyscy, którzy odeszli na wieczną wartę i cieszą się i wielbią Boga, mówiąc: nareszcie, Panie, Twoje młyny mielą powoli, ale dokładnie. Patrzę na te krzyże i przypominają mi się żołnierze drugiego korpusu, generała Andersa, których losy z nieludzkiej ziemi po 17 września zagnały aż do Syrii, Libanu i Palestyny. I tam anonimowy żołnierz, artysta, przy trzeciej stacji Drogi Krzyżowej namalował przepiękny fresk przedstawiający na tle kuli ziemskiej Chrystusa krążącego z krzyżem, a za nim w siermięgach polscy chłopi. Niech te krzyże wam przypominają wszystkim, szczególnie nam, tak powinienem powiedzieć, tak nam, młodemu pokoleniu, że te krzyże nas zobowiązują, abyśmy budowali ojczyznę w prawdzie, byśmy szanowali każdą kroplę krwi, byśmy oddawali cześć wszystkim, którzy oddali życie za wolną ojczyznę, za wolną ojczyznę, a nie zniewoloną. Mam też prośbę do was, drodzy bracia kombatanci. Nie zostawajcie tylko na tej uroczystości. Kiedy bierze się prasę, czy też słucha się audycji, na różne tematy wypowiadają się wszyscy. Ale moi drodzy, brak was. Wy macie przede wszystkim prawo i obowiązek przypominać wszystkim rządzącym, o jaką Polskę walczyliście. Wam nie może wystarczyć tylko to, że po 57 latach możecie poświęcić ten sztandar. Bowiem kształt Rzeczypospolitej III, panowie kombatanci, i od was zależy. A naszym obowiązkiem jest słuchać was. Polsko, gdzie twoje groby? A gdzież ich nie masz? Oto przybywa kolejny grób. Nieznanego żołnierza? Znanego. Zapytaj, młody ukolenienie,
Młody obywatelu Stoczka Łukowskiego. Co robił twój dziadek? Albo twój kuzyn dalszy? Wtedy, gdy przyszła agresja, tak z zachodu, jak i ze wschodu. Niech więc to spotkanie przyczyni się do tego, abyśmy uświadomili sobie, co znaczą słowa Bóg, honor, ojczyzna. Abyśmy umieli te słowa przekazać następnym pokoleniom. Abyśmy nareszcie, kiedy mamy wolność, umieli ją mądrze zagospodarować. Dzisiaj było przepiękne czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość. Któż ją zna? Przyjdźcie, zaczerpnijcie. Lecz oni nie chcieli, bowiem w swoich myślach pozostali. Obyśmy znowu nie okazali się narodem, który tylko święci sztandary, rozpamiętuje przeszłość, dziś, ale nie myśli o budowaniu jutra, a jeżeli to, na jakich fundamentach? Dziękuję. Dziękujemy pięknie księdzu kapelanowi za wzruszające słowa. Jako następny punkt naszej dzisiejszej uroczystości proszę wszystkich po odczytaniu rozkazu dowódcy garnizonu Garwolin przez jego zastępcę, pana podpułkownika Andrzeja Mańkowskiego, o składanie wieńców i kwiatów pod tablicami pamięci. Pododdziały, baczność! Rozkaz specjalny wojskowego komendanta uzupełnień dowódcy garnizonu Garwolin z okazji święta Wojska Polskiego i 57. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pododdziały, baczność! 76 lat temu w historycznej bitwie pod Warszawą Wojsko Polskie pod dowództwem Naczelnego Wodza Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego obroniło niepodległość odrodzonej ojczyzny. Dzięki narodowej pamięci i postanowieniu Zgromadzenia Narodowego po raz piąty obchodziliśmy 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego. W tym uroczystym dniu wojsko i społeczeństwo czciło pamięć i chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. Jesteśmy i czujemy się spadkobiercami i następcami bohaterskich zwycięzców Bitwy Warszawskiej. Jednocześnie wiemy, iż trzeba wielkiego i nieustannego wysiłku, aby nasza armia stała się nowoczesną siłą zbrojną. Dzisiaj, w przededniu 57. rocznicy wybuchu II wojny światowej, chylimy czoła wobec obrońców ojczyzny przed pożogą hitlerowską. Wielu was odeszło na wieczną wartę. Oddajemy im cześć i chwałę. Tym, którzy ocaleli i stoją z nami dziś w szeregu, składam hołd i uznanie. Skromnym wyrazem uznania są dzisiejsze dla was awanse na wyższe stopnie wojskowe. W tym dniu składam serdeczne słowa pozdrowień żołnierzom rezerwy i w stanie spoczynku, kombatantom i uczestnikom walk o wolność i niepodległość ojczyzny. Z okazji Święta Wojska Polskiego na wniosek organizacji kombatanckich i żołnierzy i żołnierskich niżej wymienionych żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku wyróżniono.
wystąpieniem do Rady Kombatantów i osób represjonowanych z wnioskiem o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe. Na stopień majora, kapitana w stanie spoczynku Henryka Nowosielskiego. Na stopień kapitana, porucznika w stanie spoczynku Pawła Serżytko. Na stopień podporucznika Chorążych w stanie spoczynku. Bolesława Chutka, Henryka Kaczora, Mariana Lasotę, Zygmunta Mikosa, Witolda Wiśniewskiego. Na stopień chorążego starszych sierżantów w stanie spoczynku. Zygmunta Budzyńskiego, Czesława Morenia, Zygmunta Świeczaka. Na stopień chorążego pośmiertnie starszego sierżanta w stanie spoczynku Tadeusza Kleszczewskiego. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Siedlcach wyróżnił mianowaniem na stopień starszego sierżanta. Sierżantów w stanie spoczynku. Stanisławę Mikos, Genowefę Serzysko, Teodozję Szeląg, Mariannę Wełpę, Romana Barana, Franciszka Gajowniczka, Władysława Stosio, Tadeusza Sudykowskiego. Wojskowy komendant uzupełnień Garwolin wyróżnił mianowaniem na stopień sierżanta plutonowego w stanie spoczynku Mariana Chutka, szeregowego w stanie spoczynku Franciszka Gołęgowskiego, plutonowego w stanie spoczynku Władysława Misztę, starszego kaprala w stanie spoczynku Jana Rosę, bombardiera w stanie spoczynku Mariana Rosę. Na stopień plutonowego kaprala w stanie spoczynku Zygmunta Bogusza. Na stopień kaprala szeregowego w stanie spoczynku Stanisława Kota, szeregowego w stanie spoczynku Mirosława Leszko, szeregowego w stanie spoczynku Franciszka Sektę. Marszałek! Rozkaz podpisał wojskowy komendant uzupełnień, dowódca garnizonu Garwolin, podpułkownik magister inżynier Jerzy Kowalczyk. Chodź! Żołnierze Ostoi otrzymywali pomoc od Wojskowej Służby Kobiet i pomocy żołnierzy. Wśród pań były poetki. Panie, które nie tylko walczyły, ale pisały. Pisały wiersze. Dzisiaj wśród nas jest jedna z nich, pani Barbara Newelska, pseudonim Baśka. Witamy ją szczególnie serdecznie. Za chwilę wiersze pani Barbary Newelskiej i pani Danuty Michałowskiej, pseudonim Danuta.
dwie panie z grupy pań wchodzących w mundurach, które nosiły wspólny pseudonim Ciotki. Kilka wierszy, jak powiedziałem, pisanych przez nie, usłyszymy w wykonaniu aktorki Teatru Polskiego w Warszawie, pani Alicji Jasiewicz. Muzykę, która towarzyszy nam od początku naszej uroczystości, wykonuje zespół folklorystyczny Gaik pod kierownictwem pana Marka Kuszner. Ziemią kochana, kraju borów szumiących, łąk i pól rozległych, męczeńską krwią zroszona, w lochach skatowana, wielki cmentarzu kasantów poległych. Ojczyzno moja święta, relikwio bezcenna, której serca nie wydrą ni śmierć, ni kajdany, ołtarzu bohaterstwa, skarbnico bezdenna myśli polskiej i czynów świetlanych. Ojczyzno moja święta, gwiazdo prowadząca bezdomnych, wędrujących kasantów strudzonych, promieniami nadziei w duszy gorejąca, ziemia ojców i synów w walkach niezmożonych. Ojczyzno moja święta, na braci mogiły, którzy życiem płacili za Polaka imię, przysięgamy, iż mając chrobrych w sobie siły, zwyciężym w bolu krwawym o tym, co nie zginie.